Witajcie na kanale PakPak Gaming. Dzisiaj wyszła nowa aktualizacja gry Deluxe Ski Jump 4, wersja 1.10.0. Spojrzymy sobie tutaj, co ciekawego mamy w tej wersji gry. Z tego, co już się wcześniej zapoznałem, największe zmiany to poprawienie linii na zeskoku, aby wyglądały realistycznie na każdej innej skoczni, tak jak jest to naprawdę. Reszta mniejszych lub większych zmian opisałem Wam w opisie tego filmu, tej transmisji. No i oczywiście ważna informacja, znowu będziemy losować klucza do gry Deluxe Ski Jump lub, jeśli ktoś woli, wylosujemy dla tej osoby 3-miesięczną subskrypcję online. Aby wziąć udział w losowaniu, należy wejść na mój fanpage na Facebooku. Link do niego znajdziecie w informacji o kanale na YouTube. Tam są wszystkie informacje podane. Należy polubić fanpage, dodać komentarz pod tym najnowszym postem o konkursie, napisać swój nick z YouTube, wpisać też tutaj w YouTube podczas transmisji i automatycznie zapiszecie się w ten sposób do losowania klucza lub darmowej subskrypcji online. I losowanie klucza odbędzie się albo jutro, albo w niedzielę. O której godzinie jutro losowanie? Nie wiem jeszcze, o której będzie i czy będzie jutro, czy pojutrze losowanie, ale na pewno będą to godziny wieczorne. Myślę, że 20 albo w sobotę, albo w niedzielę. Zazwyczaj transmisję robię wtedy, kiedy jest jakiś World Cup w DSJ Online. Ale krzywo wyszedłem. Cześć Klowy, witam cię serdecznie.
Ależ nieudany, nieudany gibonik. Na pierwszy rzut oka nie widać wielkich zmian w grze, oprócz tych band i linii, tej przerywanej linii HS, ale myślę, że ci, co będą tworzyli tutaj skocznie nowe, fikcyjne lub też niefikcyjne, będą mieli po prostu większe pole do popisu i będzie większa możliwość ingerencji w wygląd skoczni. Myślę, że będą mogły powstawać kompleksy skoczni nawet. Mamy kolejnego uczestnika, Wiktor Woźniak. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału PakPak Gaming. To już trzeci konkurs taki tutaj na wygranie klucza. Ostatnio były... Ostatnio była możliwość wygrania 3-miesięcznej subskrypcji, ale że startujemy z sezonem zimowym naprawdę, to też podwyższamy tutaj nagrody. Skocznia w Wiśle została pomalowana na niebiesko, tak jak jest to w rzeczywistości. Bandy zostały pomalowane na czarno. Wszystko wygląda tak jak w realu. I lecimy z pierwszym skokiem konkursowym. Za późno położyłem się na narty i nie jest to zbyt dobry skok. Park City Hillsides 134 metry. Mam nową subskrypcję na kanale Wifon. Dziękuję bardzo za subskrybowanie kanału. Zbyt wcześnie wyszedłem z progu. Ajajajajaj. Fajnie tutaj ta skocznia wygląda. Aż kusi, żeby skoczyć z kamery F4. I chyba to teraz uczynię. Kamera F4 Park City, mniejsza skocznia. To będzie świetny skok. 97 metrów.
kamerę F4. Tutaj wyślemy przypomnienie. Może teraz skoczymy sobie z kamery F1. Najczęściej wybieraną kamerą przez wszystkich graczy. Łukasz Liptak, proszę wejść na informacje o moim kanale YouTube i tam będzie podany link do fanpage'a. Lub po prostu wpisz w Facebooku Pakpak Gaming. Garmisz Partenkirchen, świetnie, świetnie zrobione te linie. W ostatniej sekundzie, aj, troszeczkę jest poprawiona ta stopnia, faktycznie. Patrzcie, mamy prawie 30 graczy dzisiaj. Tutaj w Kusamo też świetnie wyglądają te linie. One są około 130 metra również, tak jak to w rzeczywistości mamy. Zobaczcie. Chociaż mam wrażenie, że powinny być troszeczkę grubsze te linie tutaj. Może się mylę. To było świetne wyjście z progu. Jest skok powyżej hillside, 145 metrów, bez 4 cm. Ach, zbyt wcześnie wyszedłem z progu. Spójrzmy na skocznię Klingenthal. Ależ płaskie wyjście z progu. Ciężko jest się skupić tutaj na skoku. Bardziej staram się zauważyć zmiany wizualne na skoczni. I znowu zbyt płasko. Thank you.
Szkoda, że nie zostały poprawione tutaj profile skoczni, bo to wszystko ładnie, pięknie wygląda. Ale mamy tutaj dalej Hillsides 200. Całą prędkość wytracę za chwilę. Alan, oczywiście, dalej można zapisać się do losowania. Losowanie odbędzie się dopiero w weekend. Myślę, że zrobimy konkurs chyba w niedzielę, żeby więcej osób miało szansę zapisać się do losowania. Ale musiałbyś przeczytać moje wiadomości, które są na początku napisane. Tutaj nie wiem, czy one są widoczne. Należy polubić fanpage PakPak Gaming na Facebooku. Napisać komentarz pod najnowszym postem. Najlepiej z nickiem z YouTube. I tutaj również wpisać swój nick z YouTube. Ostatnio było bardzo dużo chętnych do wygrania 3-miesięcznego suba, także postanowiłem troszeczkę tutaj podnieść poprzeczkę, żeby jednak widz musiał się troszeczkę postarać, aby ten klucz wygrać. A przy tym mniejsza konkurencja będzie, także myślę, że warto tutaj wziąć udział, zapisać się do tego konkursu. Póki co mamy zaledwie kilka osób chętnych. Fajnie zrobili, że te linie pogrubili czerwone, tak jak w rzeczywistości nie żałują farby czy sprayu. Oj, to będzie dobry skok. Ale liczyłem na więcej. 99 metrów szychu. Busan, ciekawe spostrzeżenie, no. Aż to był dobry skok. Najdłuższy skok konkursu. 99 metrów 45 centymetrów.
Pali Fiemme Hillside 135 metrów. Okej, Alan, jeśli zrobiłeś co trzeba, jesteś zapisany do listy uczestników. Znów mamy skocznię w Klingenthal. Tym razem zaprezentuje się ona w świetle dziennym. O! Wygrywam kwalifikacje. Znów niezły skok. No, trochę nabieram wprawy. Ajajajaj, niestety dalej przytrafiają mi się fatalne skoki. Cóż za błąd na progu. No, oczywiście w online nie zobaczę powtórki. I jest personal best, 230 metrów. Świetne warunki. Brawo, 236 metrów. Altair Krakowski. Albo Alter. Bardzo lubiłem tę skocznię zawsze. Zepsute wyjście.
co sądzicie o dzisiejszych kwalifikacjach w Niżnym Taginu? Właśnie, Kamil Stoch wygrał świetnym skokiem. Znacząco odbiegł od poziomu formy innych naszych zawodników, ale słyszałem, że tam były jakieś problemy. Zbyt późne dotarcie na miejsce. No reszta na tle Stocha naprawdę słabiutko wyszła. Troszkę to dziwne. Kamil nigdy nie skakał tutaj tak świetnie, a tutaj i treningi całkiem niezłe i tutaj nokaut w kwalifikacjach. No ciekawe, co będzie na innych skoczniach. Ale płot. Wszystko byłoby okej, ale chyba za wcześnie. Sapporo, spójrzmy, co tutaj się zmieniło. No bandy oczywiście. Oraz linie. Ale spóźniony skok. No niestety tutaj i Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, no wszyscy w sumie z naszych zawodników są coraz starsi z roku na rok. No nie ma jakichś następców tutaj w ogóle. Myślę, że jak na środki, jakie są ładowane w skoki, to jednak tutaj coś gdzieś zostało zawalone, że cały czas mamy tą samą ekipę, a w innych nacjach cały czas pojawiają się nowe twarze, które nagle wyskakują. U nas jest wszystko pompowane w jedną grupę.
Ależ miałem to bardziej agresywnie zaatakować. No, niemożliwe. Jest zwycięstwo. O 1/10 przed Babusanem. No właśnie, Jan Habnas dobrze się zapowiada. Zobaczymy, czy tutaj nic nie będzie zepsute. Tym zawodniku, czy też poradzi sobie jakoś z, jak na swój wiek, niezłym poziomem formy. Chociaż no, trzeba przyznać, że no jeszcze jakiegoś wielkiego sukcesu nie osiągnął, żebyśmy tutaj musieli czegoś oczekiwać po nim. Trzeba zobaczyć, co będzie pokazywał w kolejnych tygodniach. Mnie zastanowiła jedna wypowiedź Dawida Kubackiego kilka dni temu. Gdzieś napotkałem na taki wywiad czy wypowiedź, że gdzieś tam z czymś zostaliśmy z tyłu i jakaś stacja pisała, że Dawid Kubacki nie uwija w bawełnę, ale nie pamiętam dokładnie, co tam jeszcze mówił, o co chodziło. Nie mogłem już później znaleźć tego artykułu. Na razie to się potwierdza, że coś tutaj z czymś zostaliśmy z tyłu, bo no wiadomo, jednostka mistrzkami zawsze sobie potrafi przypomnieć, jak skakać na mistrzowskim poziomie, a mamy sezon olimpijski, to wiadomo. Dalej. Widzę, że mam tutaj świetny personal best. Ale teraz nie będzie najlepszej próby, niestety. Mimo wszystko chyba ta skocznia mi dość leży. Wygrane kwalifikacje, wygrana pierwsza seria. Ależ przegrałem z Tomaszem Miszkerem. Kiepskie warunki. Proszę, coraz częściej zdarza mi się wygrać jakąś serię. Oho, teraz przesadziłem naprawdę. O. Strasznie agresywne wyjście z progu.
na skoczni w kół samo. Przyklepałem sobie mule. Aż byłby świetny skok, ale niepotrzebnie docisnąłem. Okej, rozegram jeszcze jeden konkurs i postaram się wyjść tutaj z gry online i zobaczymy co tam się jeszcze zmieniło w tej grze. Fajnie tutaj te linie wyglądają, bo one co 5 metrów były tutaj robione. Przypominają się igrzyska w Salt Lake City. Okej, jest podium na koniec. Spójrzmy co tutaj jest. Mamy tutaj kolekcję skoczni. Można sobie znaleźć jakąś skocznię. Na przykład Vigersund. Fajna opcja. Tutaj chyba mamy możliwość gry w Pucharze Świata. Można pobrać informacje. Graczach komputerowych. Tutaj w ustawieniach chyba też można wybrać numer zawodników, którzy nie muszą przechodzić kwalifikacji. No, to już troszeczkę za późno jest chyba zrobione w tej grze, ponieważ w prawdziwym Pucharze Świata już nie obowiązuje ta zasada. No i ogólnie póki co jakichś wielkich zmian, większych, nie widzę tutaj. Weźmy sobie jeszcze, poskaczmy na jakiejś fajnej skoczni, może w Vikersund. O, tutaj też możemy wpisać Vikersund. No i na przykład z tych niestandardowych skoczni, nieoficjalnych, no to tutaj jakoś większej zmiany w grze nie widzę, no. A raczej nic tutaj się nie zmieniło. Weźmy sobie jeszcze Engelberg. Tutaj też fajnie wygląda tutaj. O,
linie są też realistycznie zrobione. To jest znowu słaby skok. Miejmy nadzieję, że w tej wersji gry pole do popisu będą mieli twórcy skoczni, że powstanie coś, co nas naprawdę zaskoczy, właśnie jakieś kompleksy skoczni, coś w tym stylu. I przekroczony HS. Pamiętajcie o konkursie do wygrania: pełna wersja Deluxe Ski Jump 4 lub 3-miesięczna subskrypcja online. Wszystkie szczegóły są opisane tutaj na czacie, w komentarzach na początku i na Facebooku, na fanpage'u PakPak Gaming, którego można znaleźć bez problemu, wchodząc na Facebooka, czy też na informacje o kanale. Też bardzo fajnie wygląda wykonanie tutaj tych band przeźroczystych. Okej, ja już się będę z wami żegnał. Do zobaczenia podczas losowania. Myślę, że prawdopodobnie w niedzielę. Dzięki za uwagę.